Pan profesor Ostrowski, choć ma jedną i dobrze zarysowaną tożsamość jako dziecko Krakowa, jako przedstawiciel zasłużonego dla Polski rodu, jako wybitny uczony, ale równocześnie myślę, że całym swoim życiem grał na bardzo różnych fortepianach. Na swojej drodze naukowej stworzył, można powiedzieć, różne wymiary Jana Ostrowskiego, bo wyszedł, można powiedzieć, z wieży z kości słoniowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przestał być li tylko uczonym, badaczem, profesorem, stał się wybitnym muzealnikiem, konserwatorem i menedżerem. Dorastałem w bardzo trudnym czasie PRL-u, no ale jednak w środowisku, które starało się w jakiś sposób chronić pewne wartości z okresu przedwojennego, ale i znacznie wcześniejsze, bo u nas w rodzinie tym takim wielkim okresem to są czasy Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i Powstania Listopadowego. Więc ja żyłem w tego rodzaju otoczeniu. To niejako mnie tak kierunkowało ku jakimś studiom historycznym. W roku 1965, kiedy startowałem na studia, nie było naboru na archeologię. A więc ja już nie miałem za bardzo wyboru. Już trzeba było iść na historię sztuki. Profesor Szablowski prowadził dwa bardzo ważne przedmioty na pierwszym roku studiów. To jest wstęp do historii sztuki i historię technik artystycznych. Zajęcia odbywały się na Wawelu. Profesor pokazywał nam autentyczne przedmioty. To było bezcenne. Zajęcia trwały 3 albo i 4 godziny jednym ciągiem. Także spędzaliśmy całe przedpołudnie na Wawelu, głodniejąc w sposób straszny, ale jednocześnie napełniając nasze głowy dość skutecznie. Profesor Szablowski miał w zasadzie tylko jeden egzamin. On miał zwyczaj organizowania pod koniec maja co roku objazdu Podhala. Jechał uniwersytecki autobus, gdzie siedział ten nasz cały rok i nocowaliśmy w Niedzicy albo w Czorsztynie, a objeżdżaliśmy zamki i drewniane kościoły. I odpytywanie odbywało się przy obiektach. Przed kościołem, we wnętrzu kościoła, a jak już ktoś był w ten tryb wciągnięty, to profesor go zabierał do samochodu i pomiędzy jednym etapem a drugim dopytywał do końca. Pan profesor Ostrowski jest postacią wielowymiarową i prywatnie, i służbowo. Prywatnie jako poliglota, jako globtoter, jako znakomity partner w górskich wspinaczkach, jako szermierz. Kraków, centrum Krakowa, określone środowisko i Sokół, budynek Sokoła, gdzie w podziemiach mieścił się Krakowski Klub Szermierzy. Tam trafiłem bardzo wcześnie. Historia, która trwała dla mnie około 10 lat, jeżeli chodzi o taką aktywność pełną, a potem to jeszcze wracało w późniejszych czasach. Dzięki szermierce zwiedziłem sporo krajów tak zwanych demokracji ludowej. Ja byłem nawet po raz pierwszy na Zachodzie, w Austrii w roku 1966, a więc bardzo wcześnie. Historyk sztuki, który nie zna świata, nie zna przynajmniej tych ważnych krajów europejskich, to jest z natury rzeczy skazany na taki dosyć powierzchowny czy fragmentaryczny ogląd. Mnie się udało ten problem częściowo rozwiązać, bo jeszcze w okresie studiów udało mi się pojechać do Włoch na 3 miesiące, do Francji na 3 miesiące. Jeżeli chodzi o pierwszy samochód, on był bardzo istotny i on mi posłużył do zorganizowania dwóch bardzo dalekich wyjazdów, bo
W latach 74-75 byłem nim dwa razy w Grecji, w Turcji i na Bliskim Wschodzie, w Syrii, w Libanie, a nawet dotarliśmy do granicy jordańskiej, ale już przez tą granicę nie przebiliśmy się. Profesor Jan Ostrowski jest nie tylko twarzą Wawelu i panem na Wawelu, ale jest wybitnym krakowianistą. Zajmował się w swoich badaniach, można powiedzieć, całością trwania Krakowa w historii Europy, od czasów przedhistorycznych aż po przełom XX i XXI wieku, czemu dał wyraz między innymi w swojej niezwykle pożytecznej syntezie poświęconej Krakowowi jako artystycznej stolicy Europy. Kraków ma bardzo wiele takich miejsc, do których z przyjemnością można wracać. Tak banalnie powiem, że wejście do Kościoła Mariackiego jest okazją do coraz to nowych odkryć. Bardzo jestem związany z Collegium Maius, z Kościołem Świętej Anny, z Kościołem Świętego Andrzeja, zarówno w tej warstwie romańskiej, jak i warstwie barokowej. Boleję nad pewnymi zaniedbaniami albo nad pracami, które psują wartość zabytków Krakowa. Nie mogę zrozumieć, co się dzieje z Pałacem Wodzickich na ulicy Świętego Jana. Ten najpiękniejszy pałac klasycystyczny popada w ruinę. Patrząc na drogę mojego uczonego kolegi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to przecież od czasów studenckich poprzez asystenturę i kolejne stopnie kariery naukowej Jan Ostrowski świetnie był przygotowany do rozmowy o Wawelu jako refleksie europejskiej cywilizacji. Bo gdy spojrzymy na dorobek naukowy profesora Ostrowskiego, to mamy i Nancy, i mecenat artystyczny króla Stanisława Leszczyńskiego. I mamy pracę magisterską Jana Ostrowskiego na temat Pałacu Wielopolskich. Mamy Van Dycka, jedno z największych nazwisk europejskiego malarstwa epoki nowożytnej, ale mamy też naszego Piotra Michałowskiego. Ja na dzieła Piotra Michałowskiego, bardziej rysunki niż obrazy, patrzyłem od dziecka, dlatego że on był bardzo związany z naszą rodziną. W jakiś sposób byłem nim zainteresowany. Pytanie brzmi, jak to się stało? Jak to się stało, że człowiek mający 32 lata, zamożny ziemianin, zarządzający całym przemysłem ciężkim Królestwa Polskiego, w pewnym momencie zrezygnował z tego rodzaju kariery i postanowił wyjechać do Paryża i rozpocząć naukę malarstwa. Wcześniej był takim salonowym rysownikiem. A gdyby miał szansę uzyskania pełnego wykształcenia i spokojnej pracy, niezakłócanej przez różne zobowiązania, no to by na pewno stworzył dzieło na skalę Żeriko czy Delacroix. Gdyby nie profesor Ostrowski, ja nie zostałbym historykiem sztuki. To profesor Ostrowski nie tylko był tą osobą, u której pisałem pracę magisterską, broniłem pracy doktorskiej, ale jest to osoba, która nauczyła mnie warsztatu historyka sztuki, dzięki któremu odkryłem coś, co jest jego, także w tym momencie moją, jedną z najważniejszych fascynacji. Badania nad ziemiami wschodnimi, nad sztuką ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Otwarcie się granicy wschodniej było olśnieniem. Tam leżały znaczne zasoby bardzo ważnych zabytków i wysokiej klasy dzieł sztuki, które były w ogóle niebadane przez dwa pokolenia. W związku z tym otwierała się ogromna okazja dokonania
no, odkryć, jakich na terenie, obecnym terenie Polski już się trudno było spodziewać. Poza tym powiem jeszcze tak, może trochę patetycznie. Ja to odczułem jako pewien obowiązek, że trzeba się tymi sprawami zająć. Podstawowym działaniem było rozpoznanie na miejscu, żeby zobaczyć, co tam jeszcze jest. Czasem się okazywało, że jest i to całkiem w dobrym stanie. Czasem się znajdowały ruiny, a czasem znajdowało się tylko miejsce po danym zabytku. To też dokumentowaliśmy. I zresztą opracowania obejmują też obiekty zniszczone. Założeniem była rekonstrukcja stanu sprzed lat 1939 do 1945. Zachłysnęliśmy się tym, co znaleźliśmy, bo znaleźliśmy rzeczy niewiarygodne. Przyjeżdżamy do miejscowości, 15 domów na krzyż, drogi istnieją w formie głównie wirtualnej, to znaczy są ziemne, a po środku stoi kościół z połowy XVII wieku, o którym nikt nic nie wie. Przyjeżdżamy do drugiego kościoła, który się znajduje 3 km od naszej obecnej wschodniej granicy. Patrzymy i mówimy, ależ też to jest kościół Jana Baptysty Wenecjanina, jednego z architektów działających na Mazowszu. Krok po kroku okazaliśmy się, że właściwie wjechaliśmy w obszar terra incognita, gdzie cały czas, mimo tego olbrzymiego okresu zniszczenia sowieckiego, znajdują się rzeczy, które pozwalają nam znaleźć coś, co staje się w cudzysłowie naszą własnością, o czym możemy się zajmować. Na nic byłyby te wyjazdy, kwerendy archiwalne, gdyby pieczę nad tym nie objął człowiek, który był i jest znakomicie zorganizowany, który potrafił to trzymać krótko. Dlatego co roku wychodził jeden tom. Ja nie znam drugiej serii wydawniczej, tak skomplikowanej, tak trudnej, która by tak systematycznie wychodziła i na takim poziomie opracowania. Nie była to współpraca łatwa z redaktorem, bo dzięki właśnie temu uporowi, dzięki niebywałej systematyczności mamy w polskiej historii sztuki dzieło pomnikowe. Międzynarodowe Centrum Kultury od samego początku wydawało i wydaje dalej tą serię, która jest dzisiaj realizowana nie tylko przez krakowskie środowisko historyków sztuki, ale też co najmniej przez dwa zespoły warszawskie. Można powiedzieć, że to jest koronkowa robota, to jest takie sklejanie rozbitej porcelany, gdzie z jednej strony prowadzone są in situ, a więc na miejscu badania obiektów, które na naszych oczach znikają i są często już nie do uratowania, bo straciły bezpowrotnie funkcję. Są dziedzictwem bez dziedziców i dziedzictwem wydziedziczonych. Ale do tego zespół profesora Ostrowskiego potrafił dołączyć bardzo gruntowne badania archiwalne i to jest niezwykłość tej całej detektywistycznej operacji, która nie ma precedensu, jeżeli chodzi o badania prowadzone przez historyków sztuki w Europie. To, co przyniosło taki trwały efekt dla historii sztuki jako nauki, nie do samej inwentaryzacji zabytków, to było uporządkowanie pewnych zjawisk, albo nawet odkrycie i uporządkowanie pewnych zjawisk. Okazuje się, że architektura kresowa ma pewne cechy, które rzadziej widzimy na terenach Polski centralnej. Mianowicie tam wobec słabości środowisk artystycznych i rzemieślniczych bardzo często powstawały całe serie budowli do siebie bardzo podobnych, nawet niekiedy budowanych na podstawie tych samych projektów. Takich serii uchwyciliśmy kilka. Początkowo one się tak nam rysowały jakoś mgliście, a potem zaczęło się składać wszystko w pewne całości i od pewnego momentu już na pierwszy rzut oka widzieliśmy, a to należy do takiego czy innego typu. Jako 40-latek w tym historycznym dla Polski momencie, w momencie przełomu politycznego, u progu lat 90. wziął na siebie ogromną odpowiedzialność. Brzemię
Wawelu, który z jednej strony jest jedną z najważniejszych europejskich rezydencji monarszych, a równocześnie jest świętą górą Polaków. Do, można powiedzieć, właściwego odczytania Wawelu potrzebny był właśnie taki intelektualista, człowiek świetnie przygotowany warsztatowo, który równocześnie to właściwe odczytanie Wawelu, tą jego swoistą dychotomię, pomnika europejskiej cywilizacji wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a równocześnie miejsca tak ważnego w naszej narodowej narracji, potrafił nie tylko właściwie odczytać, ale przełożyć tą swoją diagnozę na język faktów. Było od czego zaczynać. Ale na to wszystko, na tą niepewność zewnętrzną, nakładało się jeszcze zacofanie materialne. No, dzisiaj nie pamiętamy, w jakim stanie były obiekty całego Wawelu, zarówno zamek, jak i katedra. Katedra może w trochę lepszym stanie była, ale zamek był w stanie fatalnym. Kiedy się ogląda zdjęcia z tego czasu, to aż trudno zrozumieć takie entuzjastyczne komentarze, że jakie to jest wszystko wspaniałe, jak widzimy, że tynk odpada płatami. Są różne metody kierowania instytucjami. Można rozpocząć wszystko od początku, a można zanurzyć się w tradycji danego miejsca. Profesor Ostrowski wybrał tę drugą opcję, uznając, że tradycja wawelska, ukształtowana jeszcze w okresie międzywojennym przez poprzednich kustoszy, przez historyków sztuki, stanowi tak wielką wartość, że należy ją rozwijać, pogłębiać, dodawać kolejne elementy, które będą współbrzmiały z istniejącym już dziełem sztuki, jakim jest ekspozycja wawelska. I w tym kierunku potoczyły się działania profesora Ostrowskiego. Dla mnie chyba takim największym skokiem była kwestia w momencie, kiedy mogłem zaobserwować zmiany dziedzińca arkadowego. Ja pamiętam bardzo dobrze jeszcze rok 1992, kiedy czekałem na egzamin u profesora Ostrowskiego na drugim roku i chodziłem w koło tego dziedzińca jeszcze brodząc w takim miale kamyczków, którym był wysypany. I nagle mamy do czynienia z czymś, co można powiedzieć, jest wyjątkowe. Jedna z najbardziej ważnych przestrzeni, jeśli chodzi o kwestie reprezentacyjne. To jest coś, no, swego rodzaju salon, ale no, ten, myślę, ten element, tak może najbardziej widoczny, jest tutaj chyba najistotniejszy. Te, można powiedzieć, może nie kilometry, ale setki metrów kwadratowych dachów wawelskich, to był ten pierwszy i jakże ważny krok, bo te dachy po prostu przeciekały. A wychodząc dalej, wawelskie fortyfikacje, rekonstrukcja renesansowych ogrodów. Profesor Ostrowski, rozumiejąc charakter wystaw wawelskich, dopingował i patronował przedsięwzięciom, które by te ekspozycje wzbogacały. W ten sposób powstała piękna ekspozycja poświęcona malarstwu włoskiemu ofiarowanemu przez profesor Karolinę Lanskorońską z Rzymu. Wspaniała kolekcja, która postawiła zbiory wawelskie no, w szeregu muzeów cieszących się posiadaniem wczesnego malarstwa włoskiego. Zamek na Wawelu miał od lat 60. piękny zestaw porcelany miśnieńskiej dzięki darowi Tadeusza Wierzyńskiego. Ale myśmy to potrafili prawie zdublować, pozyskując obiekty naprawdę bardzo wysokiej klasy. Również dzieła złotnictwa zostały bardzo wydatnie wzbogacone. Tu interesujemy się przede wszystkim złotnictwem gdańskim, no jako częścią dziedzictwa Rzeczypospolitej.
powstał gabinet kolekcjonera, nawiązujący do królewskich kunstkamer, odnoszący się do kolekcjonerstwa Zygmunta III, Władysława IV. A ostatnim takim przedsięwzięciem w tej serii właśnie gabinetu był drugi gabinet włoski, pokazujący dzieła malarstwa, ale już nie włoskiego, ale późno renesansowego i barokowego. W ciągu tych 30 lat zostały w znacznym stopniu uzupełnione kolekcje bardzo różnorodne, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o rzemiosło artystyczne. I to w znacznym stopniu w kierunkach, które wcześniej jakoś nie budziły większego zainteresowania zamku na Wawelu. Udało się nam stworzyć bardzo dzisiaj już piękną kolekcję polskich odznaczeń przedrozbiorowych, a więc orderu Orła Białego, świętego Stanisława. Tu jesteśmy najmocniejsi na świecie, to tego nie ma wątpliwości. Ostatnio poszliśmy też w kierunku wczesnych odznak orderu Virtuti Militari. Staraliśmy się też o unowocześnienie tam, gdzie trzeba było, bo hasło unowocześnienie trzeba jednak w takim miejscu jak Wawel przyjmować z pewną rezerwą. O unowocześnienie tych ekspozycji, które już istniały, udało się wykonać nową aranżację sali kazimierzowskiej w ramach ekspozycji Skarbca Koronnego, gdzie zostały wprowadzone nowe gabloty spełniające wszelkie standardy ochronne, a jednocześnie dające lepszą niż dotychczas możliwość oglądu poszczególnych obiektów. Takim wspaniałym przykładem rozwinięcia i kontynuacji idei wystawienniczej na Wawelu jest rozbudowa Wawelu Zaginionego. Wielokrotnie z przyjemnością słuchałem, że wiele osób uważało, iż ta wystawa obecnie istniejąca jest wystawą stworzoną od początku, jako jednolita kreacja artystyczna. Tymczasem ona składa się z dwóch części. Z części wymyślonej przez profesora Jerzego Szablowskiego i Adama Młodzianowskiego, wspaniałego grafika, i z części, która już była pracą zespołu wawelskich kustoszy kierowanych przez profesora Jana Ostrowskiego. Dzisiaj Wawel jest ten sam, ale inny, i myślę, że swoją działalnością konserwatorską, mówię to z najgłębszym przekonaniem, Jan Ostrowski ustawił się obok Adolfa Szyszko-Bohusza. To są dwa wielkie nazwiska, które przesądziły o kształcie Wawelu takim, jakim on jest i jakim chcemy, żeby był. W ciągu tych 30 lat Jan Ostrowski porwał się również na korektę sylwety Wawelu. To było działanie przemyślane, bardzo w duchu takich kreacji konserwatorskich restauracji Wawelu z przełomu XIX i XX wieku. W tym sensie Jan Ostrowski postawił kropkę nad i. Wawel musi z jednej strony zachować swoją tożsamość, z drugiej strony musi być miejscem otwartym, miejscem bardzo mocno dostępnym. To jest wyjątkowym wyzwaniem. I wiem, że było wyzwaniem dla profesora i wiem, że będzie wyzwaniem dla mnie. Wobec tego wzrastającego masowego ruchu turystycznego zachowanie pewnych standardów będzie wyjątkowym, może nie problemem, ale tak naprawdę koniecznością. Tak jak profesor Ostrowski, będę starał się dokładnie zrobić to, co jest możliwe, aby Wawel, to najważniejsze miejsce, było powszechnie dostępne.